A, dobra. Zjadłem już śniadanie. No i dzisiaj nie wiem, co porobimy. Nie wiem, no. O, pies mi wszedł do domu. Wychodź do budy, pilnuj gospodarstwa. No, otworzą się te drzwi. A w ogóle, cześć, witam was w dzisiejszym odcinku. Nie wiem sam, co porobimy, bo drzwi mi się zbagowały i nie mogę wyjść. Ale chyba wiem, co, na wycieczkę pojedziemy. Muszę się przeteleportować. No i pojedziemy sobie na wycieczkę. Polonezem? No, nie wiem, może żeby było bardziej ciekawie, to WS-kę weźmiemy. Dawno nie była przepalona, bo ciągle tylko praca i praca i praca. Przyjemności też mają miejsce, także palmy. Ładnie, ale coś cicho chodzi, czekajcie. Dobra, nieważne. Możemy sobie pojechać, i tak te dźwięki nie są jakoś super realistyczne. Tylko te wyłącza muszę sobie otworzyć, bo przez tamte nie wyjedziemy. Bo tak sobie ją tu ustawiłem. Te zamkniemy. I wsiadajmy na motocykl i jedziemy. No i chodźmy na wycieczkę. Bramę sobie otwórzmy. Ale mnie uderzyło, dobra. Nic nie jedzie, można jechać. I powiem wam, że się przejedziemy tak obejrzeć, jak tutaj te gospodarstwa. Powiem wam, że jest takie jedno tam gospodarstwo, które no tam dawno nie byłem. O, tutaj też sąsiad swój rozrzutnik miał. I ogólnie tutaj sobie tak ludzie żyją na Woli Brudnowskiej. Ale chciałem jedno takie gospodarstwo sprawdzić. O. To jest gospodarstwo. No może opowiem tą historię. Sobie w łezkę go zaparkujemy. Dobra, już rękami. Ciach. No i powiem wam. Kurczę, zamknięte. Powiem wam, że to jest gospodarstwo. Tu miała gospodarstwo taka starsza pani, pani Jadwiga. I powiem wam, że dawno tutaj nie widziałem, żeby coś się robiło. Widzicie, zapuszczone jest. Zapukamy. Halo? No, sami widzicie. No i coś miałem takie plotki, że umarła tutaj ta pani, ale no kurczę. No ale nie było nic słychać, żeby ktoś to odziedziczył, to gospodarstwo. Dom jest opuszczony. O, stara kopaczka się została. Ale powiem wam, że już tak jeżdżę, jeżdżę i zauważyłem pewną rzecz. O, właśnie jest. Kurczę, no 30 tutaj se stoi. Ropę nawet ma na full, zatankowaną. No i kurczę, się tak zastanawiam, czy by jej nie wziąć, bo kluczyki wziąłem ze swojej, to przecież takie same są wszystkie, bo to nawet gwoździa by się wsadziło i by się odjechało. Ale powiem wam, że kurczę, no chyba ją wezmę chociaż na przechowanie. Jak ktoś będzie miał problemy, to mu ją oddam, ale tak, żeby się nie niszczyła, bo mi jej szkoda trochę, nawet ma kabinę. Kurczę, bardziej wypasiona od mojej z tą kabiną. Tu z przodu ma miejsce na rejestrację, ale... A nie, jest zarejestrowana. Dobra, czyli po drodze można jeździć. No i kurczę. No wziąłbym ją. No to co myślicie? Teraz szybko. Odpowiedź od widzów. Bartek, jedź! Bartek, jedź! Bartek, nie jedź! Bartek, jedź! No, trzy odpowiedzi było na tak, żeby ją zabrać. No to jedziemy, no dobra. Ale obejdźmy ją tu naokoło. Wszystko wygląda, że jest sprawne. Nawet gaz ręczny ma nieurwany. Fit powietrza, jak z fabryki, no świeżutka. No to co, no chyba pojedziemy sobie. Wyprostujmy koła. No i odpalmy, zobaczymy jak zapali. A, jeszcze raz. Kurczę. Jeszcze raz. No dawno też nie była zapalana. Jeszcze raz. No i teraz już musi zapalić, bo słyszałem, że szczeliło. Jest! No także tak pracuje 30. No i co, chyba wyjedziemy tutaj sobie. No to jedźmy. Trójeczka. Nie, no, trójeczka i jedziemy.
Tylko jak tu wyjechać, jak brama jestem zamknięta? Czekajcie, ja coś wymyślę. Dobra, słuchajcie, udało się, także jedziemy. A Bartek, jak WSK później zabierzesz? Przyjadę po nią, sobie na nogach przyjdę. A tymczasem zabieramy 30. To jest mój staw w ogóle. No i gdzie ją tu przenocujemy, słuchajcie? Gdzie ją tu przenocujemy? Albo tak to koniec? Nie no, jeszcze pojedziemy sobie tutaj pozwiedzać okolicę. Bo jeszcze miałem jeden taki skarb wam do pokazania, ale nie wiem. I gdzie ją przenocujemy? Bartek, tu w garażu się wciśniesz, a między 30 twoją a 60. No to tak przodem jedziemy. Tak delikatnie. Żeby o nic nie zawadzić. No i dobra. No i niechby se tu stała. 2.30 mam, kurde. Ale bogactwo. Nie no, tą wolę, ale... Znaczy... Obydwie są super, ta ma troszkę inny rozrusznik. Ale ta moja też jest niezła. Ale przy mojej zostanę, nie będę tej krat. Moją lubię już. Dobra, także zamykamy garaż i jedziemy dalej. Czekajcie, ja sobie idę do WS-ki. Dobra, a więc jesteśmy na WS-ce, palimy i jedziemy. Bo jeszcze widziałem pewną ciężarówkę w takiej shopie. I w ogóle mamy tutaj nową straż pożarną, OSP Wola Brondonowska się wybudowali. No bo sołtys tam zarządził, no i kurczę mamy OSP, naszą ochotniczą straż pożarną tutaj na Woli. No. I mam nadzieję, że jak będzie jakiś pożar, to do mnie przyjadą, jak mi się ciągnik zapali albo coś. Także ten, no, tutaj jest jakieś gospodarstwo. Tam też była 30, ale nie będę wszystkich brał. O, tu w ogóle było też kiedyś gospodarstwo, no czy nadal jest? Nie no, nie jest gospodarstwo, bo domu nie ma, był wyburzony. A my jedziemy, bo wam chcę jeszcze pokazać tą straż, ale tam nie będziemy wchodzić. Ale ja chyba sobie do tej straży pójdę na ochotnika i też będzie... I też będą fajne odcinki, dobra. Będzie na pewno film z tego, jak tam się będę wpisywał do straży. A my tymczasem jedziemy sobie zobaczyć tą ciężarówkę. A i wypoplałem. Nie no, wcześniej też mówiłem już, że ciężarówka będzie. Ale jaka, to zobaczycie już tutaj, w tej szopie. Znaczy no, szopie w tym hangarze, bo to jest duże. Tu mamy zatorka. No i WS-ką. Tutaj już chyba ją sobie zostawię, znaczy wezmę ją później, ale... O, tam jakiś facet sobie umie drzewo, nie przeszkadzajmy mu, ale otwórzmy. Jelcz! 754, o ile pamiętam, tak. D754. Nawet naczepą, no powiem wam, że też go tutaj znalazłem. Ciągnik siodłowy to jest już nowszy jelcz. Patrzcie, jaki bieżnik ma. Tutaj się wchodzi, no i ten. Tu na górę nawet można wejść na naczepę. Widzicie? No ale my do niego wejdziemy i wam pokażę, jak to się nim jeździ. Widzicie po wnętrzu, że to już jest nowszy. Wyjedźmy się przejechać. Nie będę go na razie zabierał, bo mi nie jest taki potrzebny. Mam stara, co widzieliście już dzisiaj na odcinku rano. Bartek, a czemu ciebie w szkole nie ma? Bo miałem, powiem wam, wczoraj szczepienie i się źle czuję. Ale odcinek jakiś jestem w stanie cyknąć. Z farminga. Także tak wygląda jelczyk. O, tutaj jakiś zetorek. Zetor 7745. Co tu jeszcze mamy? Krony. O, pinal. Rozrzutnik do obolnika. Tu nie ma jednego tego. Wariatora. Ale ja będę w to unikał. Jedziemy teraz do remizy jeszcze. Wam pokażę. Także dziś taki odcinek rekreacyjny.
No ładnie zapaliła. Ładnie pali, panie, kurde. Zapłon sobie wymieniłem na CDI, dlatego tak, kurde, ładnie ten. Nie TDI, tylko CDI. No także tutaj jedziemy. I w ogóle mnie wkurza jedna rzecz. No patrzcie, jak sobie blisko płot drogi zrobili. Tak nie może być, no ale kurczę. To nie moja sprawa, no czy... Będę tu ochotnikiem na pewno, bo się zapiszę, ale ten... Nawet włoski nie gaszę, ja wam tylko pokażę tutaj, jakie maszyny mamy. Ja tak podskakuję, no ale popatrzcie. Otwieramy. Jelcz 315, ten stary, mój ulubiony. Jelcz 315 i Star 244. Także tak. Kanał nawet jest. No, tutaj radio jest. Kojarzycie tą muzyczkę? Od Stara. Znaczy od tej recenzji modu na Stara. Także taka Ochotnicza Straż Pożarna, Wola Brundonowska. Ochotnicza Straż Pożarna, OSP Wola Brundonowska. Także na dzisiaj to tyle. Tutaj się pożegnamy na tle włoski. Także trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć! Cześć!